We wrześniu 2011 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Zabiegał o to Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Janusza Korczaka pamiętamy wszyscy jako autora Króla Maciusia I. Janusz Korczak, lekarz. Janusz Korczak, pedagog i wychowawca. Janusz Korczak, pisarz. Janusz Korczak, prekursor działań na rzecz praw dziecka. Gdy wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, uśmiechy kwiatów i uśmiechy ptaków, uśmiech poety i uśmiech lekarza, powstałby wiersz o Januszu Korczaku. Miał zbyt dobre oczy. Znał się na zabawie. Wszystkie różne strachy swym uśmiechem przepędzał. Ale sposobu na śmierć niestety nie znał. Potrzeby i prawa. Zostawił jasny przekaz. Nie ma dzieci, są ludzie. Idą. Przekraczają granice między życiem a śmiercią. Mijają przesmyk między dniem teraźniejszym a nieśmiertelnością. Nikt już ich nie zawróci z drogi. Pod trzepotem zielonego sztandaru iść już tak będą zawsze, bez końca. Po wszystkie czasy i miejsca ziemi, wskaźnik getta w kierunku dymiących krematoriów Treblinki, prostą drogą do wieczności. Co powiedziałeś swoim dzieciom, gdy przyszło z nimi tam pojechać? Nie na wycieczkę do Treblinki. Czy powiedziałeś całą prawdę? Spojrzeniem, gestem? Lub milczenie. Z dołu życia wyznaje Korczak swym pamiętnikiem. Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie właśnie prosiłem Boga w młodości. Daj mi, Boże, ciężkie życie, ale piękne, bogate góry. Janusz Korczak, ulica Krochmalna 3, Warszawa, 1942 rok. Drogi panie doktorze, żałuję, że nie żyje pan w naszych czasach. Dzieci ciągle potrzebują pomocy. Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby każdy mógł wychowywać się w rodzinie, ale wiem też, że nie wszyscy niestety mogą. Dlatego dorośli muszą wiedzieć, jak należy postępować z małymi ludźmi,
takimi jak my. Pan wiedział i chciał pomóc. Dzięki za fajne książki. Myślę, że kiedyś zjadą się dzieci z całego świata. Białe, czarne i żółte. I powiedzą mi, co robić, żeby było dobrze.